Miażdżące zwycięstwo grupy Azoty Unitarnów nad Stalą Rzeszów. Jaskółki nawet na moment nie zwalniały tempa i praktycznie bieg za biegiem wygrywały 5-1. Po 8 wyścigach było już wiadomo nie tylko to, kto wygra mecz, ale też to, że na konto Jaskółek wpadnie punkt bonusowy. Spotkanie ostatecznie zakończyło się z wynikiem 62-28 dla Tarnowian. To był an awesome meeting for grupę Azoty Unitarnów today. To był niesamowity mecz w wykonaniu grupy Azoty Unitarnów. Byliśmy silni podczas spotkania. Nieważne, który z naszych zawodników jechał, praktycznie cały czas wygrywaliśmy 5-1. Dla każdego z nas to był wspaniały mecz. Duch rywalizacji za to wyraźnie opuścił drużynę Stali Rzeszów. Żurawie przegrywały biegi już na samym starcie. Problem polegał nasz na tym, że przegrywaliśmy moment startowy. Tam było może do 30, ale wyjście z pierwszego łuku już było praktycznie po zawodach. I dzisiaj przegrany start to jest ciężko przejść kogoś. Warto zaznaczyć, że drużyna gości była osłabiona. W składzie przyjezdnych doszło do zmiany dwóch zawodników. Z kolei Dimitri Berże nie pojawił się na stadionie przy Zbę Litowskiej. Brakowało pewnie tego Dimitriego. Szkoda, że nie przyjechał, wynik mógł być lepszy. Nie wiemy, dlaczego Berże nie przyjechał. My dzisiaj nie będziemy się zastanawiać, po prostu jutro skontaktujemy się z nimi, musi nam wyjaśnić problem, dlaczego nie dojechał, zwłaszcza, że był, dostał potwierdzenie, że jedzie w meczu już w środę, także przed ogłoszeniem, podaniem składu, miał zawody w sobotę, piątek w sobotę, ukończył je, nie było żadnych kłopotów, nie wiem, dlaczego nie dojechał. Słaba forma przyjezdnych pozwoliła za to pojeździć tarnowskim juniorom. Mogli oni zdobywać doświadczenie dzięki temu, że Peter Jung, Artur Mroczka, Kenneth Bier i Mikkel Mikkelsen odstąpili debiutującemu Kacprowi Koniecznemu i Patrykowi Rolnickiemu swoje biegi. Mogliśmy skorzystać przede wszystkim nasi juniorzy. Przede wszystkim Patryk, bo nie zawsze ma okazję w lidze pojechać więcej niż tylko 3 biegi. I dzisiaj taka okazja była, fajnie, że chłopaki to byli dzisiaj drużyną, że to poszło. Mikkel Mikkelsen dodaje również, że Patryk Rojnicki podczas meczu prezentował wyjątkowo dobrą formę. Patryk ścigał się bardzo dobrze. Szkoda, że doszło do upadku w ostatnim wyścigu. Patryk próbował zrobić wszystko, by ten bieg wygrać. Był bardzo napędzony, wspaniale się go oglądało. Na nieszczęście zderzył się z bandą. Dodajmy, że Patryk mimo niebezpiecznego upadku czuje się dobrze.